dobrze, dobrze. Trzymaj się! Brata! Zaraz nas dopadną! Tak, wiem, wiem! No to przejdź! Sam czym się już nie popłyniemy! Elo, elo! 3-2-0, z tej strony Polska Zapałka. Dzisiaj zagramy w tą oto grę. Uncharted 4. Tutaj jak widzicie, uciekamy. No to poleciał jeden. Trzymam cały czas gaz do dechy. O kurde, on tak nagle poleciał XD. Jakby go po prostu tak w kosmos wywaliło. My go ledwo dotknęliśmy. O nie. Dzień. Mi się wydaje, że to chyba jest takie rozpoczęcie tej gry, bo pamiętam, że trochę się to zaczynało inaczej. No to nieźle. Widziałem tam wyspę. O, co, wyspa jest. O kurde. A dobra, nie klikać, tylko przytrzymać, dobra. Nie, silnik nie działa. No to poszli z dymem. Giniesz. Teraz jedziemy. Prosto na wyspę. O, widziałem dobrze. Bratan, uważaj, przed nami skały! Raczej niewiele tu widzę! Już trudno mi się tak steruje. Staram się jak mogę! Nathan, szybko! Trzymaj się! Po twojej prawej! Uwaga, uwaga! O Boże, coś się stało? Chyba? Nathan. Nathan. Czyli to był głos przyszłości. Tak samo dość mojego gadania jak... Chwila. Kija. Muszę zatrzymać. Muszę sobie podgłośnić. Zostałeś tu ze mną. Przepraszam za to. Wycieczkę z pozostałymi dziećmi. Mam to gdzieś. A typowy ja. Typowy ja. Mam to gdzieś. Typowy ja. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. Sam jesteś sobie winien. Nie miał prawa mi ich wyrywać. A ty nie miałeś prawa podnosić na niego ręki. Nie chodziło tylko o to.
koniec. Powiem na spowiedzi. Pomimo moich starań, na tym początku. Widzę, że bardzo chcesz podążać tą samą ścieżką, co twój brat. Marnujesz się. Właśnie o tym początku mówiłem. Kiedyś w to grałem z tatą. To nie jest zły dom dla sierot. Taki biedny trochę. Zew przygody. Widzę cię. Jak ja mam się tam dostać? Tam, bo w górę i dookoła. Ślisko. Ciekawe, co to może być. Już myślałem, że to jakaś... Dobra. Nathan Jumper. Hehe. I teraz gdzie? A Hire. Here. A dobra, to mi niepotrzebne. Nie wiem, coś ustawiałem Nie da się inaczej, dobra. Po cichutku. Dobra. O-o. Przecież powinniśmy pomagać właśnie takim chłopcom jak on. Przez niego zaniedbuje kilkunastu innych podopiecznych. Ale co ja niby mam zrobić? Zna ksiądz moje zdanie. Jeszcze nie postawiłem na nim krzyżyka. Musisz stawić temu czoło. Posłuchaj, porozmawiam z nim rano. Dobrze? Życzę księdzu dobrej nocy. Dobranoc, siostro Katrin. I to chyba tam. Muszę się dostać do okna. No dalej. Z drogi, siostro. I zamknie to okno, zamknie. O kurczę. No i co ja teraz mam robić? No chyba już kończy? Nie. Palić to, co można. A. A do tego okna, dobra, myślę. Siostro Katrin? Nie. A, tu siostra jest. Znowu zapomniałem kluczy. Otworzy siostra bramę? Już idę.
Jest, udało się. Chodź. I teraz... Boże. A tu, dobra. Jak ja mam tam wejść? A, tędy. Nieźle przyrąbał. Dobre. Sam. O, co jest, bracie? Orientuj się. Daj spokój. Miło cię widzieć, braciszku. Co to jest? Naprawdę znowu? Nieważne. Kazałem ci unikać kłopotów. Ale on nas obrażał. No i? Mówił, że ojciec nas olał, a nasza matka smaży się w piekle. Nathan, zrozum, on po prostu chciał cię wnerwić, okej? Olewaj takie zaczepki. I kto to mówi? Rób to, co mówię, a nie to, co robię. Masz. Przeziębisz się. A tak, w ogóle to co tu robisz? Jak zakonnice cię złapią, wezwą gliny. Mam coś dla ciebie. Nie chciałem czekać do świąt. Co? Jest na zewnątrz. Miałem unikać kłopotów. No to zrobimy wyjątek. Niezły skok. Dalej. Dajesz. Siostrzyczki cię nie karmią? Coś tu pusto. Gdzie są wszyscy? Na rekolekcjach. Pamiętam to. Jak tam ksiądz Duffy? Tylko on jest tam w porządku. Powinieneś go odwiedzić. Nie, nie potrzebuję kłopotów. Tędy. O, sam chodzi tam był. Łatwo poszło. No, wskakuj. Nie podłożyłeś? Podłożyłem, ale... A przynajmniej tak myślałem, ale... To i tak nieważne. Pójdziemy górą. Górą? Chodź ze mną. Patrz, ludzie. A teraz na górę. Robiłeś to wcześniej? Raz czy dwa. No, dawaj. Teraz ty. A, okej. Spider-Man. Tararara, Spider-Man. Kto by sieć? Chciałby mieć. No. A dobra. A co tam u ciebie? Głównie praca. A co z tamtą dziewczyną? Którą? Krystal? A, różnie bywa. Znów się rozstaliśmy. O, smuteczek. A ja tedy pójdę. Nie ma zabawy! O Boże. Weź nie myśl o tym! Dasz radę! Trzymam cię! Widzisz? Prościzna.
No nawet. Trzymaj się blisko. No w sumie, ale... A to myślałem, że to jakiś przedmiot. Chwila. Może jakieś artefakty, ale nie, to chyba nie teraz. Pamiętam, że w tej grze były artefakty specjalne takie. Super, co? No, ekstra. Chodź ten, już za tobą. Boże. Teraz będziesz skakać. Okej. Dwóch Spider-Manów. Jeden duży, drugi mały. Ups, czy to grzech? Chyba tak. Gotowy, Tarzanie? Tak. Dobra, do dzieła. Uga buga! To teraz gdzie? O, tam. I gdzie teraz? On mnie poprowadzi chyba. Wait. Coś mi tu... Nie. Myślałem, że to artefakt. Nie ma to jak szukać artefaktów tak na siłę. Na wieżę. Chodź. Nie doskoczę. Porządku, wróć na oko. A, dobra, po drewnianych. Ładny widok, co? Tak. Nie najgorszy. Wow. Byłeś tu już kiedyś? Na tym dachu? Nie. Ale wiesz, dokąd iść, tak? A, mniej więcej. Zostań tu i obserwuj. Jeżeli nabije się na ten kołek. Dobra. I on mam małej. Oh in the what. Kosiarka nie hałasuj. Udało się. Tak. No jasne. Ui. Wiesz co? A może pójdziesz przodem? Serio? Tak, serio. No serio. Będę tu za tobą. Zuch, chłopak. Nie nazwałbym to naturalne. Zaczynamy. Wow! O, tak się patrzył. O. Muszę zrobić temu screena, potem będzie na odcinek. Dobra. Za tobą. Albo nie. Dobra. No. A za to dobra. Czy jest ta rzecz, o której on... Odkryłem błąd gry. Nie ma tej rzeczy, która powinna być. A nie, jest, dobra. Teraz na dół. A dobra, tędy. Zwialiśmy im. Widzisz? Okej. Patrz na to. A? Wow, to jest 200? 200? Pogięło cię? To przecież tylko, że to jest 500. Właśnie mu, chodził mi o ten motyl, tylko że on stał pod ścianą. Kradziony, co? Nie. Skądże znowu? Ej, nie wiem, czy wiesz, ale ja... Skądże? ...się zmieniłem. Ciężko na niego harowałem. No, śmiało, usiądź. Co?
Wiesz, kiedy odstawiasz takie szopki? Kiedy masz poczucie winy. Za bystry jesteś, braciszku, wiesz o tym? Dobra. Dostałem robotę. Dobrze płatną. Nawet bardzo, ale... muszę na trochę wyjechać. Na jak długo? Coś koło roku. Maksymalnie. Szybko zleci, zobaczysz, okej? Zostawiasz mnie. Przestań, nie dramatyzuj. Nie wystarczyło, że zostawiłeś mnie w tym miejscu? Dlaczego mi to robisz sam? Ja robię to dla ciebie. Zarobię kasę dla nas dwóch. A za parę lat, jak to wyjdziesz... za parę lat? Weź mnie ze sobą. Ja zrozum, sam ledwo daję radę. Dorzucę się. Wiem, że nie przepadasz za sierocińcem. Nie masz pojęcia. Ale to teraz najlepsze miejsce dla ciebie. Okej? Wierz mi, wiem, co mówię. To nie fair. Hej. Całe nasze życie jest nie fair. Ale żyjemy. Nie? Ta. Ta. Wiesz co, właściwie mam jeszcze jedną niespodziankę. Tylko sprawa nie jest taka prosta. Co? Znalazłem rzeczy mamy. Wszystko, co sprzedał tata, namierzyłem kupca. Jak mówisz to, żeby mi poprawić humor? Nie, przysięgam na Boga. Gdzie? Druga strona miasta. Może byśmy coś odzyskali. Szkoda, że pamiętam, że w tej misji czyli się nie jechało motorem. Jaka to kradzież? To są przecież nasze rzeczy. Gliny będą miały inne zdanie. No to nie dajmy się złapać. To co, gotowy? Niech będzie. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Musisz się bardzo postarać. Acabemos con esto. O, teraz będzie bijatyk. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Te gusta esto? ¡Elimínalo! A ver cómo sales de esta. Tak to nie popieram takiego zachowania, że ludzie to ignorują i jeszcze dopingują. O Boże! Chyba przegram tę rzecz. Mortal Kombat normalnie. Ahora sí. No to poleć. Te vas a arrepentir. Rote ese gringo, amigo. Te voy a matar, come mierda. Dale una paliza, amigo. Te voy a cerrar la bocota, gringo. Ya basta. Puedes hacer. Ya basta, idiota. ¡Suéltame! Ej, nie biliśmy się! Prawda, mały? Voy a matar, gringo, come mierda! Ej, chłopcze, daj znać! Jak już przejdziesz mutację! Te voy a sacar tiras por el culo! Solitaria! ¡Cállalo! Te voy a estar esperando aquí, eh! Abre! Ej, spokój! Jak długo chcecie mnie tu trzymać, co? A gdzie toaleta? Patrzysz na nią. Baw się dobrze. Na pewno. Gracias. A że ten typ to jest toaletą, dobra. Patrzył na niego. Chyba. Ej, wstaję, spokojnie.
Więc dobra, skończyliśmy pierwszy rozdział. Więc to tyle będzie na tyle. To tyle będzie w tym odcinku. Żegnajcie się, cześć, pa.